chodź i zobacz, co dla ciebie mam. Zaczaruję twój maleńki świat. Wszystko możesz dzisiaj mieć. Radość, uśmiech, szczęście też. Jeśli tylko chcesz. Wszystko możesz dzisiaj mieć. Radość, uśmiech, szczęście też. Jeśli tylko chcesz. Słońce namaluje słońce, złote i gorące, jak upalny dzień. Słońce namaluje słońce, wielkie i gorące, takie jakie chcesz. Gdy ci smutno, gdy za oknem deszcz, wszystko idzie jakoś źle. Możesz znów uśmiechnąć się do mnie i do siebie też. Jeśli tylko chcesz. Możesz znów uśmiechnąć się do mnie i do siebie też. Jeśli tylko chcesz. Słońce namaluje słońce, złote i gorące, jak upalny dzień. Namaluję słońce, wielkie i gorące, takie jakie chcesz. Kasia Matejczyk będzie jednym z gości Bernadety Kowalskiej na koncercie z okazji Dnia Matki 21 maja w Chorzowskim Centrum Kultury. Koncert pod tytułem Najpiękniejsza Nuta z piosenką Jurka Macały. Co ze mną jest nie tak, a może z tobą? Każdy ciągnie swą stronę, chce być sobą. Gorąca głowa, zimna krew, to żywioły dwa. Trudno pogodzić je, tak w życiu bywa. Wystarczy jedno spojrzenie i już dobrze wiem. Wystarczy jeden gest, już uśmiechasz się. Już nie bądź zła, nie gniewaj dzisiaj się. Uśmiechnij teraz się i nie patrz na mnie tak. Już nie bądź zła, nie gniewaj na mnie się, bo ty i ja to są żywioły skrajne dwa. Każda noc i każdy twój dzień tak różni się od każdej chwili mej. Ja wiem, że tak niewiele potrzeba ci,
by z oczu twych popłynęły smutku łzy. Wystarczy jedno spojrzenie i już dobrze wiem. Wystarczy jeden gest, już uśmiechasz się. Już nie bądź zła, nie gniewaj dzisiaj się. Uśmiechnij teraz się i nie patrz na mnie tak. Już nie bądź zła, nie gniewaj dzisiaj się. Uśmiechnij teraz się i nie patrz na mnie tak. Już nie bądź zła, nie gniewaj na mnie się, bo ty i ja to są żywioły skrajne dwa. Bo ty i ja to są żywioły skrajne dwa. No i proszę bardzo, to już ten czas i to już ten moment, żeby się przekonać, czy szlagier Adriatyku Czar. W te parne noce w blasku księżyca chcę całować cię. Utrzymuje się na fotelu lidera w 172. finale Radia Fest. Zapraszam. Witam wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów. To już podsumowanie 172. notowania Listy Śląskich Szlagierów na antenie Radia Fest. Na miejscu 10 Alina i Tańcz, na 9 Paweł Slugsteiner, Wrócisz, Wrócisz. Miejsce 8 to Bernadeta Kowalska i Palmowa Miłość. Na 7 Karol Hadrych, Kiedyś. Miejsce 6 to Witamina i Kłam. Na miejscu 5 Kobiety na walizkach, Hej Życie. Miejsce 4 to Justyna Adamczak, Kocham Tylko Ciebie, a na 3 Adi, Adriatyku Czar. Miejsce 2 drugie to Oxford Duo i Melodia z 8 nut, a na miejscu pierwszym Harmonik z Tobą na zawsze. Pozdrawiam wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów, życzę udanego niedzielnego wieczoru. Niestety w tym podsumowaniu Radia Fest nastąpiła zmiana na fotelu lidera. Kajza Siado Szlagier z Tobą na zawsze. Na zawsze, na zawsze, otwieram.
dobrze Godocia, raczej dobrze piszecie, to już za chwila, skoro Radio Fest jest za nami, odwiedzimy top 10 szlagierowego finału Radia Cud. Znam ją od dziecka całe życie i nie wiem czemu tak lubi mnie. Widzę, że ma się znakomicie, a mnie jest co dzień gorzej niż źle. Ona mnie goni do roboty, wciąż łazi za mną, czy chce, czy nie. Przez nią od dawna mam kłopoty, w koszmarne długi wciąż pędza mnie. Moja bieda, stara bieda, łazi za mną jak mój cień. Moja bieda, stara bieda, siedzi przy mnie noc i dzień. Moja bieda, stara bieda, łazi za mną jak mój cień. Moja bieda, stara bieda, siedzi przy mnie. Że się ode mnie w końcu odczepi, że jej się znudzi i powie pas. Los się odmieni i będzie lepiej, miałam nadzieję nie jeden raz. Z tej mojej biedy nieraz się śmieję, bo zamiast płaczu wolę się śmiać. Matką głupoty jest nadzieja, co bieda zechce, muszę jej dać. Moja bieda, stara bieda, łazi za mną jak mój cień. Moja bieda, stara bieda, siedzi przy mnie noc i dzień. Moja bieda, stara bieda, łazi za mną jak mój cień. Moja bieda, stara bieda, siedzi przy mnie. Łazi za mną jak mój cień. Moja bieda, stara bieda, siedzi przy mnie noc i dzień. Moja bieda, stara bieda, łazi za mną jak mój cień. Moja bieda, stara bieda, siedzi przy mnie noc i dzień. Edek Sikora, Moja bieda. Edku, zdrówka życzymy, to najważniejsze. Ale pamiętajcie, że zespół Edka to kolejni artyści, którzy pojawią się na koncercie w Chorzowskim Centrum Kultury 21 maja 2022 roku. A koncert to najpiękniejsza nuta z piosenką Jurka Macoły. Wiecie, składał się ten koncert z dwóch części, bo to premiera dwupłytowego albumu Bernadety Kowalskiej, kaj między innymi w pierwszej części w roli głównej utwory mistrza Jurka Macoły. Dajcie suba? Suba? Chyba dziuba. Kliknijcie dzwoneczek. Dzwoneczek? Kciuk do góry na szlagierowo.pl. Pozdrawiamy. Mirek Jędrowski, Krzysiek Szymura, zespół Happy Jędrowski. Show! Piszecie Godej, Godej i powiedz już to w końcu. Dobra, za chwila potwierdza, czy w Radiu Cud jest zmiana na fotelu lidera. W zeszłym tygodniu królowały kobiety na walizkach i szlagier Hej Życie. Otwórz zamknięte drzwi, chcę poczuć ciepły wiatr, który zaprasza, by się unieść ponad świat. To co, przenosimy się do Kępna, finał Radia Cud i Joanna Kaczorowska.
Witaj Sebastian, witajcie drodzy telewidzowie. Lista śląskich szlagierów szlagierowo na antenie Radia Cud w minioną niedzielę pojawiła się po raz 461. W tym notowaniu tylko dwa szlagiery zanotowały spadek, cztery poszybowały w górę, trzy pozostały na swoich dotychczasowych pozycjach oraz pojawiła się nowość na naszej liście. Jak to wszystko wygląda? Proszę posłuchać. Na 10 właśnie ta nowość, Adi Adriatyku Czar. Miejsce 9 w górę, Bernadeta Kowalska, Palmowa Miłość. Również w górę na 8 Team Fabian Singing Yeah. 7 miejsce to spadek zespołu Oxford Duo z melodią z 8 nut. Na 6 Paweł Siluch-Steiner, Wrócisz, wrócisz, utwór szybuje w górę. Na 5 spadek Karol Hadrych, Kiedyś. 4 miejsce bez zmian, Justyna Adamczak, Kocham tylko ciebie. Również bez zmian na 3 Ewa Czajka, Najpiękniejszy czas. A w górę wciąż Witamina, Kłam, w tym tygodniu miejsce 2. A na 1 Kobiety na walizkach, Hej, życie. No i tak w całości wygląda 461. notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Ja dziękuję serdecznie za uwagę, jak zwykle pozdrawiam gorąco z Kępna. Do usłyszenia. W 461. finale rozgłośni z Kępna. Na fotelu lidera wyda przeciągu. Utrzymuje się. No to już wiecie, że się utrzymuje. Szlagier Kobiet na walizkach, Hej, życie. Pamiętajcie o tym, żeby dać suba, kliknąć w dzwoneczek, kciuk do góry, zostać razem z nami na szlagierowo.pl. Gorący dzień, lato hiszpańskie dziś budzi mnie. Morza szum, czasem myślę, że to chyba sen. Na jednej z plaż stałeś ty, tylko ty całkiem sam. A tuż obok ja, wokół nas tańczył cichutko wiatr. Ty spojrzałeś w moją stronę, oczy twoje sprawiły, że płonę, serce mi drży. Szepnęłam, to ty. Mi amor, mi amor, mi amor, serce me woła cię. Mi amor, mi amor, mi amor, chcę byś całował. Żyć chcę. Każdego dnia powtarzałeś, że świat będzie nasz. Wróżyłeś skarb, że ta miłość zostanie w nas. Wierzyłam w to i myślałam, że to jest nasz czas. Lecz pewnego dnia zrozumiałam, że czar właśnie zgasł. Ty odszedłeś bez pożegnania, w moim sercu została rana i wielki ból. Kochany mój, serce me woła cię.
Krzysztof Sergiel Welcegła. Sprawne ucho każdego tego fana szlagierowej muzyki, coś mi się zdorze wysłyszało. Numer kolegi Szołtyska. Tak, a kompozycja należała do kogo? Do Jurka Macoły. Kolega Cegła to kolejny z artystów, który pojawi się na koncercie w Chorzowskim Centrum Kultury 21 maja 2022 roku. Koncert nazywał się Najpiękniejsza Nuta z piosenką Jurka Macoły. Jurku, ile to już lat za tobą działalności artystycznej, a ile działalności kompozytorskiej? Moje pierwsze występy sceniczne, śpiewanie i tańczenie, to było w przedszkolu, a więc to dosyć dawno temu, miałem 7 lat wtedy. Natomiast kompozytorska, no to troszkę później się zaczęła, bo miałem 17 lat, w moim pierwszym big beatowym jeszcze zespole stworzyłem parę piosenek dla tego zespołu. Tak to mogę pokrótce odpowiedzieć na to pytanie. Państwa i moim gościem jest Jurek Macoła, aranżer, producent muzyczny, artysta, kompozytor. Witam Cię, Jurku, bardzo serdecznie. Witam Cię również, witam Państwa. Witamy również Państwa z tego wyjątkowego miejsca, czyli sprzed leśnej perły w Rudzińcu. Drodzy Państwo, w tej oto pięknej jesiennej scenerii. Jurku, to szmat czasu tak naprawdę, można powiedzieć. Czy było rzeczywiście warto tej muzyce się poświęcać? Oczywiście, bo to jest moje całe życie. Od najmłodszych lat. Chociaż w te zawodowe progi wszedłem już oczywiście dużo później, ale całe moje życie jest przepełnione muzyką. Miałem wprawdzie inne też hobby, ale to muzyka była zawsze tym pierwszym. Drodzy Państwo, a z Jurkiem porozmawiamy o podróżach, porozmawiamy także o kuchni, porozmawiamy także, drodzy Państwo, o myślę innych... Będzie smacznie, tak? Będzie smacznie, ale też będą inne ciekawe historie, więc warto, aby pozostać z nami. Instrumenty muzyczne, grywanie na nich, było tego sporo. Który był Twój ulubiony instrument, albo jest do dzisiaj? Wszystkie w zasadzie, na których gram, są moje ulubione. Zaczynałem w ognisku muzycznym od nauki na pianinie. Później gitara przyszła i też ją bardzo lubiłem. Kiedyś w pierwszych zespołach grałem głównie na gitarze, gitara basowa. I bardzo lubię też grać. Kiedyś potrafiłem na perkusji grać. Nie wiem, jak teraz bym się spisał, bo to było kupę lat temu. Ale perkusja to Twój taki ulubiony najbardziej? Nie, wszystkie są tak na równi. No w tej chwili wiadomo, że instrumenty klawiszowe, no bo teraz zawodowo się tym zajmuję i na tym gram. Natomiast bardzo lubię i dalej lubię perkusję, bo jeżeli robię aranż, no to muszę zaaranżować sobie sam i lubię sobie sam aranżować perkusję. Nie korzystać z jakichś gotowych rzeczy, tylko robić od podstaw. Jakie trzeba mieć predyspozycje, Jurku, aby grać na instrumentach muzycznych? Grać na instrumentach muzycznych, no i muzyką się zajmować, to przede wszystkim trzeba mieć chęć, no talent na pewno jakiś, słuch muzyczny i chęć do pracy, do ćwiczenia też. Bo żeby zagrać coś sensownego, no to trzeba troszkę umieć i to trzeba trochę czasu poświęcić, żeby się nauczyć. No wtedy jest radość z tego, jak się umie coś zagrać, czy na gitarze, czy na klawisze. A jeżeli ktoś ma dużo chęci, to jest w stanie nadrobić braki w talencie? Ja myślę, że bardzo pracowici ludzie to potrafią, ale to musi być bardzo pracowity człowiek, bo ten talent jednak, czyli ten słuch muzyczny, tą chęć do grania muzyki, to trzeba mieć jednak w sobie. Bo można oczywiście zrobić, mając trochę mniej talentu, można tą taką wytrwałą pracą też można osiągnąć, bo znam takich ludzi, spotkałem w życiu. Szkoda, że to archiwalny kącek wywiadu Marcina Janoty z nieżyjącym kompozytorem Jurkiem Macołą. Szkoda, że to nie coś świeżego, że jeszcze moglibyśmy z tym Jurkiem poklachać. Ale jakżeście są ciekawi całości tego wywiadu, to zobaczycie na facebookowym profilu szlagierowo.pl. Zaglądajcie, bo warto.